2 miliony złotych zarezerwowano w projekcie miejskiego budżetu na przyszłoroczny remont budynku ratusza znajdujący się przy ulicy Noniewicza. Kamienica połączona jest w jeden ciąg z wyremontowaną dawną siedzibą Rokisu. Wygląda jak 7 nieszczęść, a i jej wnętrze do urokliwych nie należy. Jak pamiętamy, w 2011 roku budynek, w którym mieścił się hotel Suwalszczyzna, trafił pod młotek, ale nie znaleźli się chętni do zakupienia obiektu. 2 lata później na dostosowanie hotelu pod potrzeby urzędników wydano nieco ponad 100 tysięcy złotych i przeniesiono tam kilkudziesięciu samorządowych pracowników. Do obiektu trafiła również Suwalska Straż Miejska. Z dzisiejszej perspektywy ta druga siedziba suwalskiego magistratu nie jest ani ładna, ani funkcjonalna i pewno na remont jeszcze by poczekała, gdyby nie fakt, że trafiła się okazja i miejsce, by przenieść magistrackich urzędników na czas robót budowlanych. Z najmu budynku dawnego NBP, a obecnie siedziby między innymi biura paszportowego, zrezygnował Urząd Wojewódzki. Budynek pustoszeje i to do niego zostaną na okres remontu przeniesieni pracownicy ratusza. Po zakończeniu prac na Noniewicza wrócą tu, a obiekt na Sejneńskiej trafi do sprzedaży, zapowiada prezydent Rankiewicz. Warto zauważyć, że ten plan teraz jest w rękach radnych, którzy niebawem pochylą się nad projektem przyszłorocznego budżetu miasta.